Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest prawo repliki. Pan szef, generalny inspektor ochrony danych osobowych, pan minister Wiewiórowski. Tylko uzupełnienie, bardzo podobne do tego, które było w sobotę podczas dyskusji w Gdańsku, a propos tej ratyfikacji w Stanach Zjednoczonych, to nie do końca jest tak, że tam nie ma konieczności ratyfikacji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są trzy rodzaje aktów prawa międzynarodowego, z których traktaty podlegają ratyfikacji za zgodą Senatu, natomiast umowy handlowe są wliczane najczęściej do tak zwanych executive agreements i executive agreements są ratyfikowane przez samego prezydenta. To jest tak, że faktycznie następuje proces ratyfikacji, tak? Natomiast nie ma udziału w nim Senatu jako organu. Czyli po to też użyto sformułowania umowa handlowa w tytule tego aktu prawnego, żeby nie trzeba go było poddawać pod decyzję Senatu.